sumie piekarnią, czyli duszpasterstwem młodych małżeństw. Po zakończonej formacji w duszpasterstwie akademickim Dominik stwierdziliśmy, że chcemy znaleźć dla siebie nowe miejsce, takie, w którym będziemy rozwijać się już jako małżonkowie, będziemy nadal się formować i szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. I w taki sposób stworzyliśmy właśnie to miejsce. Piekarnia jest dla mnie miejscem wymiany doświadczeń z innymi parami. Piekarnia jest dla mnie takim miejscem spotkania z ludźmi, którzy szukają się tego samego co ja. I wszyscy może jeszcze nie do końca wiemy, jak to znaleźć, ale jak każdy wie trochę, no to razem wiemy już naprawdę dużo. Dla mnie piekarnia to po prostu moi ludzie. U Dominikanów znajduję przestrzeń do zadawania różnych pytań, czasem trudnych. Mam wrażenie, że dużo się mówi o akceptacji, o otwartości, ale potrzebne są miejsca, gdzie to rzeczywiście jest rzeczywistością i to znajduję u Dominikanów. U Dominikanów znajduję piękną liturgię. Tu jest estetyka, która pozwala mi się rozwijać. U Dominikanów znajduję inspirację do ciągłego poszukiwania, do zadawania pytań, do tego, żeby ciągle iść do przodu i się rozwijać. Dominikanie dają mi niezwykłą oprawę muzyczną. Śpiewałem tutaj głównie pieśni tradycyjne opracowywane w czterogłosie. Tutaj też właśnie nauczyłem się w nim śpiewać. Oprócz tego uczyłem się tutaj, jak włączyć się brewiarzem. Daje mi to inne spojrzenie na modlitwę. Znajduję tu przestrzeń do zadawania pytań, do wątpienia, do kwestionowania wielu rzeczy, które gdzieś mnie uwierają, do szukania Pana Boga w prawdziwej wolności, bo wydaje mi się, że to jest ta droga, która może doprowadzić mnie do prawdziwej wiary, autentycznej, zaangażowanej, kiedy ta wiara nie jest spisem zasad, regulaminem, który muszę spełniać, tylko prawdziwą, żywą wiarą, opartą na moich własnych poszukiwaniach i mojej własnej relacji z Panem Bogiem.